4 górników w szpitalu, 11 osób podniosło obrażenia. To bilans wstrząsu w kopalni Staszic-Wujek w Katowicach. Prace na tym obszarze zostały wstrzymane. Polska Grupa Górnicza zapewnia jednak, że życiu poszkodowanych nic nie zagraża. Fatima Orlińska. Dziś jeszcze zbyt wcześnie, by mówić o przyczynach wstrząsu, do którego doszło w środowy wieczór w kopalni węgla kamiennego Murcki Staszic. 3 z 11 poszkodowanych górników wciąż przebywa w szpitalach na terenie Katowic. Większość z nich miała otarcia i drobne stłuczenia. Pracownik, który doznał najpoważniejszego urazu, trafił pod opiekę lekarzy ze złamaniem nogi. To było na poziomie 900 metrów. Teren ten został wyłączony z eksploatacji. W najbliższym czasie zostanie przeprowadzona wizja lokalna, natomiast pozostały obszar zakładu pracuje normalnie. Jak przekazał dyrektor Departamentu Górnictwa Podziemnego Wyższego Urzędu Górniczego, mają być podjęte ustalenia, jakie kryteria mają być spełnione, by na terenie wypadku można było przeprowadzić oględziny. Te wstępnie planowane są na 5 rano. Przyczynami wstrząsów są procesy zachodzące w górotworze, czyli albo łamanie się skał, albo ich ruch w postaci przesuwania. To są takie zjawiska podchodzące pod wiedzę nauki nazwaną geofizyką. Generalnie procesy zachodzące w utworach skalnych w górotworze. W tej chwili rejon jest zabezpieczony przed wejściem osób postronnych. Prawdopodobnie już się skończyło albo jeszcze trwa analiza tego, co się wydarzyło w zakładzie górniczym na kopalni. Tylko w tym roku na terenie polskich kopalni doszło do ponad 1300 wypadków, w których 12 osób poniosło śmierć, a jedna osoba została ciężko ranna. Większość z tych zdarzeń miała miejsce w kopalniach węgla kamiennego.